terenie historycznego Grodziska w Starym Bielsku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz czwarty zorganizował akcję profilaktyczną dla młodzieży pod nazwą Rycerze nie biorą. Zabawa jest najlepszym sposobem na przekazywanie dzieciom i młodzieży wiedzy oraz wpajanie dobrych nawyków. Wiedzą o tym organizatorzy akcji, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zabawa w rycerzy trwa już 4 lata i z każdą edycją przyciąga na bielskie grodzisko kolejne setki uczniów z bielskich szkół. Idea zacna, któryś raz z kolei chcemy pokazać, że można bez względu na pogodę znaleźć sobie takie formy alternatywne spędzania wolnego czasu, że nie musi to być oglądanie telewizji, nie musi to być nuda, która nas później prowokuje do sięgania po różne używki, żeby sobie w jakiś sposób ten czas zapełnić. I wygląda na to, że chwyciło, bo to już 4 raz. Tak, 4 raz i widzę, że jeszcze w żadnym roku nie było tak fantastycznego otwarcia, to znaczy nie było tylu młodych ludzi zgromadzonych od razu, na rozpoczęcie. Kolejny rok z rzędu właśnie ta impreza Rycerze nie biorą organizowana jest w ramach programu przeciwdziałania narkomanii. I oprócz tego, że tutaj przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć piękne zmagania średniowiecznych rycerzy, to w ramach tej dzisiejszej imprezy jest cały szereg różnych profilaktycznych przedsięwzięć. Tak? Teraz się właśnie w tej chwili już to zaczyna, także będzie i wiele konkursów, i wiele takich działań właśnie nakierunkowanych na uwrażliwienie jeszcze młodzieży, na pokazanie możliwości alternatywnego spędzenia czasu. Także być może z pierwszej perspektywy wygląda, że ona jest nieco odległa, ale tak głębiej sięgając, to jest głęboko zakorzeniona jednak tutaj w naszych działaniach. Tym razem gospodarzami powstałego tu grodu była bielska drużyna najemna Swantewit. Zacni wojowie i ich niewiasty pokazywali uczniom zwyczaje i zabawy z epoki, przy okazji edukując i przestrzegając przed zgubnymi pokusami i nałogami ze współczesności. Jeśli chodzi o naszą drużynę, to zrzeszamy blisko 50 osób. W drużynie tak naprawdę oprócz przyjaźni, która się zawiązuje poprzez wspólne wyjazdy, wspólnie pielęgnujemy te wartości, zgłębiamy tajniki historii, rzemiosła. Więc jesteśmy tak naprawdę grupą przyjaciół, którą zrzesza wiele rzeczy. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to prezentujemy wioskę ze średniowiecza, X-XI wiek. Prezentujemy szereg rzemiosł, które tutaj można zobaczyć. To są lekcje żywej historii. Będziemy też pokazywać walki, które są wzorowane na walkach ze średniowiecza. Jest również namiastka tego obozu. Będzie również taki mały wykład na temat wiary dawnej, która kiedyś była na naszych terenach i przejścia na chrześcijaństwo bezkrwawe zresztą. Także jest całkiem dużo rzeczy. Nestor drużyny Wojciech połknął rycerskiego bakcyla stosunkowo niedawno. Zamiłowanie do historii i poczucie dumy z bycia Polakiem zawsze mu towarzyszyło, ale iskrę rycerskości przejął od syna, który do grupy Swantewit należał już wcześniej. No tak to jest, rzeczywiście. Wojciech młodszy był najpierw w drużynie, a potem dopiero Wojciech starszy, który krążył wokół drużyny i coraz bardziej mu się podobało, tym bardziej, że w czasach mojej młodości cała historia zaczynała się od Marksa, Engelsa i Lenina. Przedtem nie było nic. A co w takim razie najbardziej zachęca w takiej zabawie? To są różne elementy. Z jednej strony jest element zabawy, z drugiej strony jest też element ćwiczeń fizycznych. Wiadomo, że jak człowiek ćwiczy, to różne związki, endorfiny się wydzielają w organizmie, w związku z tym nie trzeba się narkotyzować, żeby było dobrze. A również bardzo istotnym elementem to jest element historyczny, ponieważ w mojej i wielu z nas opinii jest tak, że historia w dużej mierze w tej chwili jest w pogardzie. I to, co często adresuje się przekaz, jaki jest do nas adresowany jako Polaków, to jest przekaz o tym, że powinniśmy się za różne rzeczy wstydzić. Natomiast my jesteśmy bardzo głęboko przekonani, że nasza historia jest chwalebna, godna tego, żebyśmy ją znali, żebyśmy się czuli ukorzenieni. To nam daje siłę. I to jest też jakaś taka, oprócz zabawy, święta, jakaś nasza misja jako drużyny.